Tak jak Michał tutaj mówił, że pewne rzeczy nie działają, jak nie robimy, jak pewne rzeczy w nas nie ma, tak jak nie pracujemy z Duchem Świętym, tak myślę, że też tak było u mnie, że pewne rzeczy u mnie nie działały, tak? Pracowałam mocno nad moją duszą, ale ciągle coś mi zaskakiwało do końca. I to nie zaskakiwało dlatego, że tak naprawdę ja żyłam w grzechu. Jakby są różne grzechy, każdy mógł mieć inny, chociaż ten katalog jest zamknięty, ale tak naprawdę ja złożę świadectwo z grzechu. I otóż moim grzechem była niewdzięczność. Niewdzięczność dla Boga. Ja przez długi czas ostatnio myślałam o tym, o wdzięczności i o mojej niewdzięczności. I u finału już tych rozmyślań podeszłam do mojego męża w kuchni, przytuliłam się do niego i mówię tak. Kochany, często za mnie dziękujesz Bogu? Mój mąż tak się przytulił i mówi, często. Ja tak spojrzałam na niego i mówię, wiesz co, bo ja za ciebie rzadko. No wiesz? Ja mówię, no taka jest prawda, tak? Mówię, rzadko za ciebie dziękuję Bogu. W ogóle zrozumiałam, że moja dusza to jest dusza niewdzięczna. Że w ogóle taka jest, tak? Taka się nauczyła być, ciągle chciała więcej, czegoś więcej. Ciągle jej czegoś było mało. Ja w ogóle miałam taką naturę. W starym życiu ja byłam bardzo narzekliwą osobą. Autentycznie jak ta cieknąca rynna. Kiedyś się zastanawiałam, czy jakbym sama miała taką żonę, to bym z nią wytrzymała. Chyba nie. Ale taka byłam. Naprawdę musiałam to sobie bardzo mocno zmienić. To prowadziło do olbrzymich problemów w naszym małżeństwie. Ja na różne rzeczy zwalałam winę, ale była taka prawda, że ja byłam bardzo narzekliwa. Nawet moja siostra do mnie tak mówiła, narzekliwa. I ta dusza narzekliwa była duszą niewdzięczną, tak wyrosła. Taka niewdzięczna. I ja ją musiałam nauczyć w ogóle tego, żeby ona stała się wdzięczna. Ale stało się to w momencie, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że ja w ogóle jestem w grzechu i w ogóle nie jestem wdzięczna Bogu za to, czego On dokonuje we mnie, za te zmiany, tak? I stanęłam tak, mówię, Boże, mówię, ale ja się modlę, tak? Ja się modlę, się nauczyłam modlić, jestem stawiennikiem mojego męża, modlę się o mojego syna, o moją urodzinę. To jest w ogóle pierwsze moje stawiennictwo. I ja się modliłam tak, Boże, ja Ci dziękuję, że mój mąż jest królem, kapłanem, że jest prorokiem w naszym domu, że on jest mężem według Bożego serca jak Dawid, że on ma wiarę Abrahama, że on ma mądrość Salomona do biznesu, że w ogóle wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi od Ciebie bierze swoje imię i taki jest mój mąż. I tak dziękowałam. Mówię, Boże, ale ja się modlę i ja dziękuję. No, mówi, no tak, mówi Wita, no ale mówię, Twoje dziękuję to jest proklamacja. Mówię, no tak, mówię, ja dziękuję Ci za to, że staną się pewne rzeczy, że mój mąż zajmie pełnię swojego miejsca i on to miejsce zajął w ogóle. Boży człowiek, tak? Dziękowałam tak za moją córkę, że się zmieni. I ona się zmieniła, olbrzymie świadectwo oglądam. Ale to była w moim życiu proklamacja. Ja ogłaszałam jakby rzeczy do przodu. Ja nie dziękowałam Bogu w ogóle za to, co już mam. I przeczytałam, że komu więcej darowano, ten bardziej miłuje. No i myślę sobie, no przykro, no. Ja nie miałam jakiegoś złego życia, tak nie dam się tak zmiażdżyć diabłu. Mówię mi niewiele w sumie, no to darowano. To znaczy, że ja mało... Chyba miłuję, no i jestem tak mniej wdzięczna, tak? Ale później zaczęłam myśleć nad swoim życiem i nad tym, jakie było moje życie wcześniej. I może ja nie byłam w patologii, bo nie dałam się tak zmiażdżyć. W ogóle nie interesowała mnie ta patologia. Ale jak poprosiłam Ducha Świętego, żebym pokazał moją duszę, to pokazał mi taki znak zapytania i taki kminek. My kiedyś jeszcze na studiach śmialiśmy się z kolegami, koleżankami, że polskim metrem to jeżdżą kminki, czyli jadą ludzie, z takimi minami w drugą stronę. I tak na siebie patrzą, bo kminek to jest taka przyprawa, jest w drugą stronę. I to w ogóle on mi pokazał ten kminek i ten znak zapytania. I to byłam ja. Ja mówię, tak, to jest prawda. Ja ciągle miałam pytania i ciągle byłam niezadowolona. Ja w ogóle jak poznałam Jezusa, jak zaczęłam zmieniać swoją duszę, to ja w ogóle przestałam taka być. Zaczęło się to wszystko zmieniać. Ja zaczęłam się cieszyć tym, że ja nie mam ciągle znaków zapytania, bo jeszcze mogłam dostawić wykrzyknik przy tym znaku zapytania. Ja miałam na wszystko pytania i niespełnione nadzieje, marzenia, potrzeby i ambicje. I mówię, Boże, Ty mi to w ogóle, darowane mi to zostało, że ja tego nie mam. Mówię, dla mnie to jest olbrzymia rzecz. Nie mam w życiu znaku zapytania, ja wiem. Ja wiem, że ja muszę wzrastać, ale ja w ogóle wiem, jak żyć. Darowane mi zostało moje życie. I ja bardzo mocno za to miłuję, bo ja tak naprawdę tego życia nie miałam, ja nie wiedziałam do końca, co robić, tak? Co dalej i jak żyć.
I zacząłem za to w ogóle wszystko dziękować. Mówię, że w ogóle jestem Ci wdzięczna za to. W ogóle jestem wdzięczna Ci za męża, którego mam. Wdzięczna Ci jestem za syna, za to, jaki jest. W ogóle wdzięczna Ci jestem za siebie. Wdzięczna Ci jestem za Kościół, za to, że mam tu prawdziwą rodzinę. Uczę się też tego. Mówię, w ogóle jestem Ci wdzięczna za moje życie. I zaczęłam moją duszę uczyć w ogóle tej wdzięczności. Powoli, etapami. No bo nie była tego nauczona, była nauczona narzekać i chcieć więcej. Zaczęłam ją tak powoli etapami uczyć tej wdzięczności. I mojej duszy zaczęło się to podobać. I zaczęłam w ogóle mieć w tym takie radość w tym, że może być wdzięczna. I zauważyłam, że mam tego owoc. W ogóle ja pewne rzeczy, które były jakimiś troskami dla mnie w życiu, one zaczęły tracić rangę. Jak ja zaczynam być wdzięczna, jak ta wdzięczność rośnie we mnie, to problemy, które przychodzą, bo jakieś trudności przychodzą, one tracą swoją rangę. W ogóle zrezygnowałam, jakby odeszłam od grzechu w moim życiu, od grzechu niewdzięczności. To jest kolosalną zmianę wniosło to do mojego życia. Tym się chciałam z wami podzielić.